niedziela dobrego pasterza. Każdy z nas szuka w Chrystusie dobrego pasterza, który pasie swoje owce, który podczas różnych trudności życiowych przeprowadza swoje owce przez ciemną dolinę, który troszczy się i kocha swoje owce. Dlatego też my, gromadząc się wokół ołtarza Jezusa Chrystusa w tym okresie wielkanocnym, spotykając się ze zmartwychwstałym Chrystusem, szukamy Jego głosu, podążamy za Jego głosem, podążamy za Jego nauką. Tę mszę świętą w sposób szczególny sprawili intencje świętej pamięci Stanisława. A na początku tej najświętszej ofiary zróbmy w chwili ciszy krótki rachunek sumienia, przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować i uczestniczyć w tej najświętszej ofierze eucharystycznej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Oto błagam Najświętszą Marię Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści nam grzechy, niech nas doprowadzi do żywota wiecznego, przebaczenia, rozgrzeszenia i odpuszczenia grzechów naszych. Niech nam udzieli Wszechmogący i miłosierny Pan. Pan nasz Jezus Chrystus, niech was rozgrzeszy, ja was rozgrzeszę mocą przez Niego daną w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czytanie z dzieł apostolskich.
Bowiem w czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. Następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodne życia wiecznego, zwracamy się do Boga. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla Boga, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne, wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ze swych granic. A oni, otrząsnąwszy na nich pyłzu, przyszli do ich formy, a uczniów napełniło wesele i Duch Święty. Oto Słowo Boże. Thank you.
losu, a ja znany. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może je wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. I my czasami, kiedy siedzimy sobie w ławce, to przyzwyczailiśmy się już do pewnych słów, do pewnych treści, ale tak naprawdę każdej niedzieli, każdego spotkania trzeba nam te treści na nowo odkrywać. To jest tak, jak ja wam mówiłem, kiedy wychowałem się w cieniu zamku w Malborku, nie mogłem się nadziwić, skąd te rzesze ludzi przyjeżdżają z całego świata i podziwiają tą budowę, którą ja pamiętam od dziecka, która stała i była zawsze. Człowiek czasami przyzwyczaja się do pewnej rzeczy, stało się one codziennością. Pamiętam, kiedyś jeden z księży opowiadał, jak jako małe dziecko jeździł na Mazury do takich znajomych z rodzicami, aby tam odpocząć na takie wakacje. I tak się zaprzyjaźnił ze synem tych państwa, w których mieszkali. I kiedyś syn przyleciał do mamy i mówi: mamo, mamo, nie wiem, co się stało, ale chyba coś zabrało tą perliczkę, może jakiś lis, może jakiś... Coś się stało, albo może ktoś z turystów wziął, nie wiadomo, bo nie widzę jej od dłuższego czasu. Gdyby ta pani tak z tym synem rozmawiała, mówi: jak to nie ma? Wyszła na podwórko, stanęła na środku i zamiast cip, cip, cip powiedziała pum, pum, pum. I wtedy można było zobaczyć, jak sam opowiadał, całą Armagedę. Z każdego zakątka, ze stodoły, z obory, ze wszystko biegło to stworzenie, które żyło na głos tej gospodyni i zaraz stanęło u jej stóp. Ona popatrzyła i mówi: nie, bo wszystko się zgadza, wszystko jest. I mówi ten ksiądz: sobie tak pomyślałem sam, że jak ta pani pojedzie na zakupy, to ja sobie zrobię ten sam numer i zobaczę, czy to działa. I mówi, kiedy pojechała do sklepu, stanął na środku, krzyknął ból, 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 ale nic się nie wydarzyło. Niby wszystko to samo, niby treść ta sama, ale jednak głos nie ten sam. I jak mówi, kiedy tak popatrzył, mówi, to nawet może i gęsi trochę drgnęły, ale reszta drogi to tak jakby chciała powiedzieć mi: daj sobie, chłopcze, spokój i nie zawracaj głowy. Moje owce słuchają mojego głosu. My, moi kochani, bardzo często przed Panem Bogiem jesteśmy jak te dzieci. Pytamy, dlaczego mi się to przydarzyło, dlaczego akurat, Panie Boże, ja, a dlaczego to dzieje się w mojej rodzinie, dlaczego te nieszczęścia przyszły na mnie, dlaczego ta choroba dotknęła moich najbliższych, dlaczego, dlaczego. I my zapominamy tym wszystkim, że tak jak i dzieci są małe, które przychodzą do mamy, też pytają, dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego siamto. I czasami mamy
mamy mają dość tych milionów pytań, ale my przed Panem Bogiem bardzo często nie jesteśmy lepsi. Ciągle szukamy odpowiedzi dlaczego. A wystarczyłoby czasami zaufać Panu Bogu i zamiast to pytanie dlaczego, zamienić pytanie kto? Kto mnie woła? Kto mnie posyła? Kto mnie doświadcza? Kto jest moim Bogiem? I moi kochani, wtedy naprawdę można w świetle wiary rozeznać zupełnie nowe treści, które tyczą się naszego życia. Można zobaczyć, że Pan Bóg, tak jak dobry pasterz, prowadzi nas przez ciemną dolinę. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, stanowił apostołów światłością dla narodu. Zobaczmy, żyjemy w tak zwariowanym świecie, że z każdej strony to światło dobrej Ewangelii stara się zagłuszyć, stara się zagasić. Żyjemy w tak, można powiedzieć, ponurych czasach, gdzie wszelkie wartości, które my uznajemy za wartości, za fundamenty, są wyśmiewane, gdzie podaje nam się zupełnie inne rzeczy do tego, abyśmy byli bardziej nowocześni, bardziej otwarci, bardziej komunikatywni, bardziej weseli, potrafili zrozumieć i usprawiedliwić każdego człowieka, potrafili zrozumieć grzech, potrafili zaakceptować grzech, potrafili żyć w świecie grzechu. A moi kochani, chrześcijanin, człowiek wierzący, to jest taki, który ciągle na nowo powstaje, który ciągle na nowo powstaje z obranej drogi, na której spotkał Jezusa Chrystusa i dla Niego z miłości przemienia swoje serce, przemienia swoje postępowanie, który kieruje się wartościami, pomimo tego, że cały współczesny świat może krzyczeć, że te wartości nic nie dają, że te wartości są przestarzałe, że są średniowieczne. Jesteśmy, jak mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, ustanowieni, aby świadczyć o światłości. I moi kochani, piękne jest, kiedy naszym sercem odbijamy, przyjmujemy tę prawdę i odbijamy to światło, które pochodzi ze słów Chrystusa, które pochodzi ze spotkania z żywym wiernym Bogiem. I oby to światło zawsze świeciło jak najjaśniej i jak najpełniej. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Módlmy się za nas, zgromadzonych w tej świątyni, aby nasza wiara nigdy się nie zachwiała. Ciebie prosimy. Boże biegunisty pasterzu i rządco całego świata, przyjmij modlitwy Twojego ludu i obdarz nasze czasy w Twoim pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami, u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn Twojej chwale, nieustannie wołając. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na opuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby do Twój zdrowia miłości razem ze wszystkimi biskupami, patriarchami świata, z naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i Twoje imię.
bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei i oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokrywa. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Pan z wami.